Witam wszystkich w kolejnej recenzji dania liofilizowanego, tym razem pochodzącego z Francji. Więc zapraszam do dalszego oglądania. Tak wygląda opakowanie. Waży to 130 gramów. Kaloryczność to 508 kilokalorii. Czyli całkiem sporo. Jest to puree ziemniaczane z wołowiną. Samego mięsa ma być tutaj 19%. Czyli mam nadzieję, że da się to znaleźć. A nie tak jak dadzą 5% i ciężko w ogóle znaleźć cokolwiek. Z drugiej strony mamy instrukcję obsługi. Tu jest całość po francusku. Ale otwieramy tutaj. I mamy tłumaczenie w wielu językach. Jest też i w polskim. Główny składnik to oczywiście płatki ziemniaczane. Suszona wołowina. Nie wiem czemu nie liofilizowana. Cebula, bulion drobiowy, nie wiem czemu nie dali wołowego, z pewnością lepiej by tu pasowało, i 1% mięsa kurczaka, no i tam parę różnych przypraw. Żaden składnik nie jest liofilizowany. Więc te danie, powiedzmy, nie jest liofilizatem. Według mnie. Tak wygląda przed dodaniem wody. Mięso jest dość widoczne. Sporo kawałków. Opakowanie ma zapięcie i linię do odmierzania wody. Ile nalać. Zalewamy całość wrzątkiem. Do linii numer 8 około 450 ml. Najlepiej zrobić to dwuetapowo. Najpierw wlać mniej, trochę wymieszać i dodać resztę. Tak, żeby na samym dnie nie zrobiły nam się grudy. Całość zamykamy. I odstawiamy na około 5 minut, ale najlepiej poczekać nieco dłużej. Sprawdzamy, co nam tu wyszło. Tak to wygląda. Widoczne są kawałki wołowiny. Ale ważniejszy jest smak.
Wołowina wyczuwalna, mięciutka, bardzo dobra. Same ziemniaki też się dobrze zrobiły. Wyczuwalny jest tu taki, powiedziałbym, cebulowy smak. Jakby dodać tu bulion wołowy, by było nieźle. No ale takie też może być. Nie jest jeszcze takie najgorsze. Jest trochę słonawe. W sumie nie trzeba tutaj nic doprawiać. Tańszą alternatywą dla tego są po prostu takie dania w kubkach, dostępne chyba w każdym markecie. Jeśli weźmiemy takie dwa kubki, dodamy własne mięso, może być nawet i suszona wołowina, wyjdzie nam to dużo taniej niż kupowanie takiego niby liofilizata. Ale ogólnie ten jest w miarę dobry. To by było na dzisiaj wszystko. Czekam na jakieś ciekawe komentarze i do następnego filmu.